Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić na wykład dotyczący wariantów rachunku zysków i strat oraz tego, jak kalkuluje się wynik finansowy w ramach każdego z tych wariantów. Ten temat jest naturalną konsekwencją wcześniejszych tematów, które omawialiśmy, to znaczy rozpoczynając od tej kalkulacji ogólnego wzoru rachunku zysków i strat przez metodę ewidencji kosztów, możemy w końcu przejść do omówienia tego, jakie mamy warianty rachunku zysków i strat i jak w związku z tym kalkulujemy wynik finansowy w każdym z tych wariantów, opierając się na ewidencji kosztów w ramach każdej z metod. O czym będziemy mówić w tym wykładzie dokładnie? No właśnie rozpoczniemy od rozróżnienia, jakie warianty posiadamy. Będziemy mówić o tym, czym te warianty między sobą się różnią, jaki jest skład, jakie są pozycje w poszczególnych wariantach. Dlaczego w przypadku wariantu porównawczego mamy przychody netto ze sprzedaży i takie dziwne sformułowanie i zrównane z nimi, po co jest ta zmiana stanu produktu w wariancie porównawczym. Będziemy również mówić o wymogach ustawowych odnośnie wariantów, kiedy możemy tworzyć wariant porównawczy, a kiedy wariant kalkulacyjny. A potem spojrzymy właśnie od strony jednostek, które wybrały konkretne metody ewidencji kosztów, jak mogą wybrać, który wariant mogą wybrać rachunku zysków i strat w ramach danej metody ewidencji. Podsumujemy sobie potem te metody ewidencji, a warianty, które dana jednostka może wybrać. I przejdziemy do zasady kalkulacji wyniku finansowego w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Następnie przyjrzymy się konkretnym metodom ewidencji kosztów, ale już na schematach i na przykładach, gdzie zobrazujemy, zilustrujemy, jak przeksięgowywane są koszty na wynik finansowy w każdym z tych wariantów. Będziemy oczywiście mówić o ewidencji uproszczonej i o ewidencji pełnej, o wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym, a następnie przejdziemy do przykładu, którym będziemy się posługiwać przy omawianiu każdych z tych wariantów i będziemy mówić o wariancie porównawczym ewidencji uproszczonej i rozwiążemy przykład właśnie związany z tym przypadkiem, a potem zrobimy to samo w przypadku ewidencji pełnej i wariantu porównawczego oraz wariantu kalkulacyjnego. Jak widzicie, przygotujemy sobie rachunek zysków i strat wspólnie, a potem porównamy te warianty, dlaczego między nimi występuje jakakolwiek różnica. Przypatrzymy się przypadkom, kiedy sprzedajemy więcej niż wyprodukowaliśmy i kiedy sprzedajemy mniej niż wyprodukowaliśmy, jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na wysokość przychodów i kosztów w wariancie porównawczym i jak one się różnią od wariantu kalkulacyjnego. Tym sposobem przejdziemy przez wszystkie pozycje wariantu kalkulacyjnego i porównawczego i po wysłuchaniu tego tematu, tych wykładów, będziecie w stanie samodzielnie tworzyć wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat, wiedząc, jakiej metody ewidencji kosztów używa dana jednostka. Serdecznie zapraszam.